czołem krasnalowi detektywi. Mam nadzieję, że dobrze wam poszło odgadywanie tytułów, które zadawał wam Krasnal w teatrze. No ale jeśli chodzi o jego zeznania, no to kompletna tragedia. Co ten show must go on? Wszystko przespał? Co prawda powiedział, że widział przez okno krasnala architekta oraz botaniczkę. No to troszeczkę powiedział, okej, ale to i tak za mało. Słuchajcie, architekta jeszcze namierzymy, a botaniczkę na pewno znajdziemy w ogrodzie botanicznym. Tam musimy się udać. Ruszajmy, prędko! Cześć, jestem krasnalka botaniczka, ale możecie mówić do mnie nasturcja, róża, tulipanna albo palma, bo tak nazwał mnie papa krasnal na lekcjach biologii. Przyjaciele mówią do mnie botaniczka, więc to od was zależy, jak wybierzecie. Kochani, wiecie już, kim ja jestem, ale chcecie wiedzieć, gdzie? Dzisiaj zabrałam was w najulubieńsze moje miejsce we Wrocławiu. Jak pewien krasnal, cyceronek, który był politykiem i filozofem, powiedział: krasnale i ludzie potrzebują do życia bibliotek i ogrodów. I ja się z tym w zupełności zgadzam. Zgadzam się i dlatego też zabrałam was w moje najulubieńsze miejsce we Wrocławiu, jakim jest Ogród Botaniczny. Ogród Botaniczny powstał w 1811 roku, czyli ma już ponad 200 lat. Powstał w sąsiedztwie Ostrowa Tumskiego, które już znacie, bo w podziemiach katedry był ukryty życzliwkowy słonecznik. Co ciekawe, kiedyś płynęła tutaj rzeka, ale teraz został po niej tylko staw, nad który was również zabiorę. Ciekawostką jest, że dęby, które rosną nad stawem, pamiętają jeszcze czasy, kiedy płynęła tutaj rzeka. A obszar znajduje się na 7 hektarach i posiada ponad 12 tysięcy gatunków roślin. Chodźcie ze mną! To jest Karol Linneusz, czyli szwedzki przyrodnik, który podzielił i sklasyfikował rośliny. My w Ogrodzie Botanicznym również mamy podział na działy, a największym z nich jest systematyka, która zawiera w sobie rośliny i drzewa mogące rozwijać się w Polsce. Moim ulubionym gatunkiem z tego działu są rodziny różowate, do których was teraz zabiorę. Jak pięknie pachną. Szkoda, że nie możecie tego poczuć. A czy wy wiecie, że większość owoców, które znacie, z pestkami, takie jak wiśnie, śliwki, jabłka i wiele, wiele innych, należą do rodziny różowatych? Chodźcie dalej! Arboretum to dział utrzymany w charakterze parku spacerowego. Mamy tu zarówno rodziny polskie, jak i zagraniczne, a nawet fontannę! Dział dydaktyczny, w którym wy, dzieciaki, możecie poznać rośliny jadalne, trujące, parzące, a także wiele kolorów, odmian liści i kształtów oraz naszą piękną łąkę miododajną. Dział pnącza. To największy w Polsce zbiór pnączy. Są to rośliny, które uwielbiają wspinać się po rusztowaniach, drzewach i ogrodzeniach, a my, krasnale, uwielbiamy wspinać się po nich. Dział alpinarium. Mamy tutaj około 1500 gatunków roślin. A tutaj widzicie przekrój geologiczny ziemi z obszaru wałbrzyskiego. Dlatego zobaczcie, jest tutaj węgiel. A to są skamieniałe pnie drzew, które rosły wiele, wiele milionów lat temu.
dział roślin wodnych, błotnych i akwariowych. W akwariach mamy największą kolekcję, bo aż 350 różnych rodzajów roślin wodnych i błotnych, subtropikalnych i tropikalnych. Niestety, dzisiaj są zamknięte, ale następnym razem, jak przyjedziecie do ogrodu, koniecznie je odwiedźcie. Dział roślin ozdobnych, czyli taki, w którym możemy podziwiać wiele gatunków roślinek ogrodniczych, takich jak 30 odmian hiacyntów, 80 odmian narcyzów, piwonie, liliowce, irysy i wiele, wiele innych. Jak widzicie, ja uwielbiam takie kwiatki. Teraz znajdujemy się w dziale roślin szklarniowych, jednych z najbogatszych w Polsce pod względem ilości, bo znajduje się tu aż 5000 gatunków roślin. A teraz zabrałam Was do Meksyku. Zobaczcie, ile kaktusów jest dookoła. Uważajcie i nie dotykajcie, bo ciernie mogą pokłuć Wasze dłonie. O, ale jest gorąco. Wy tego nie czujecie, ale musicie uwierzyć mi na słowo. A to ciekawostka. Wiecie, jak nazywa się ten kaktus? To fotel teściowej. A dlaczego? Zapytajcie waszego taty. A teraz chciałam was poznać z moim bratem, krasnalem botanikiem, zwanym także muzykantem. On dawno temu usłyszał, że Wrocław to miasto pełne zieleni, więc osiadł się tu na stałe. A najbardziej spodobał mu się oczywiście ogród botaniczny. A zwany jest muzykantem dlatego, że uwielbia dla relaksu wygrywać standardy jazzowe na saksofonie z nasturcji. Chodźcie poznać ogrodnika! Krasnal ogrodnik. To krasnal, który pracuje w pocie czoła od rana do wieczora. A nawet gdy my idziemy spać, on dalej przesadza i sadzi nowe, nieznane gatunki roślin. Och, oczywiście nie pracuje tutaj sam, bo są jeszcze jego duzi, ludzcy pomocnicy. Ale i oni są często zdziwieni, gdy nagle pojawia się nowa roślina. A z ciekawostek, jeśli się przyjrzycie, zobaczycie, że nie tylko jeden krasnal tutaj jest, tylko i drugi przygnieciony cebulą. A tutaj, pośród hortensji, wy pewnie tego nie widzicie, ale jest wycięty kawałek zieleni w kształcie serca. I właśnie w związku z tym pary młode często robią tutaj sesje ślubne. I na cześć fotografa powstanie tutaj pierwszy krasnal fotograf razem z krasnalową parą młodą. Już za niedługo będzie można go podziwiać. A teraz czas na zadanie. Wiem, że szukacie psotnika. Każdy go szuka, uwierzcie mi. Ale zanim wam powiem, co wiem, musicie rozwiązać zadanie, które nazwałam krasnalkowym zgaduj zgadula. Więc przygotujcie długopisy i przy odpowiednich numerkach na karcie detektywu zapiszcie A, B lub C. Myślę, że będzie to tak samo trudne dla małych krasnali, jak i ich rodziców. Ale proponuję, żeby małe krasnalki pierwsze napisały swoje odpowiedzi. To do dzieła! Pytanie pierwsze. Jakie, waszym zdaniem, jest najpotężniejsze drzewo na świecie pod względem objętości, wysokości, długowieczności i grubości? A.
Mamutowiec olbrzymi. B. Palma gigantowa. C. Świerk pospolity. I jak? Zapisaliście już odpowiedzi? Jestem teraz wśród pięknych, czerwonych maków, które w środku charakteryzują się czarną plamką, a ich owocem jest makówka, taka torebeczka, którą jak potrząśniemy, to w środku usłyszymy nasionka. Gdy ona pęknie, wtedy nasionka rozsypują się i mogą wykiełkować w nowego kwiata. I moje pytanie brzmi, ile takie nasionka mogą kiełkować? Odpowiedź A. Od razu, bo potem umierają. B. Półtorej roku. C. Ponad 30 lat. I jak myślicie, że to możliwe, żeby aż tak długo? Ile waszym zdaniem, moi krasnalkowi pomocnicy, ma najwyższa trawa na świecie? A. 30 centymetrów. B. 1,5 metra, czyli mniej więcej tyle, ile ja mam, oczywiście po powiększeniu. C. Ponad 30 metrów, czyli tyle, ile bardzo wysokie budynki. Ile pięknych, kolorowych kwiatków. Jak ja uwielbiam w takich przebywać. A wiecie, jaki kwiat jest ulubionym wszystkich krasnali? Tak, to słonecznik. A czy wiecie, co można wytwarzać ze słonecznika? Dokładnie, olej. A czy ze słonecznika można uzyskać miód? To jest moje pytanie. Odpowiedź tak lub nie. W ogrodzie mamy ponad 200 gatunków i odmian pnączy, czyli roślin, które uwielbiają się wspinać. Ja bardzo uwielbiam ich nazwy. Są takie śmieszne. Ciekawe, czy wy zgadniecie, która nazwa jest nieprawdziwa, a wymyślona przeze mnie? Oto odpowiedzi. A. Kopytnik długopłatkowy. B. Suchodrzew Giralda. C. Wspinajka krasnalkowa. I jak? Znacie odpowiedź? Tutaj za mną jest skamieniały pień drzewa, który ma już ponad 270 milionów lat. A czy wy wiecie, jaki jest najstarszy gatunek drzewa? To nasze pytanie. A odpowiedzi A. Super wierzba. B. Miłożąb. C. Wielki dąb. To już wszystkie pytania, jakie dla was przygotowałam. Mam nadzieję, że sobie poradziliście i zapisaliście wszystkie odpowiedzi na waszych kartach detektywa. To co? Sprawdźmy! Pytanie pierwsze. Najpotężniejszym drzewem pod względem grubości, objętości, wysokości i długowieczności jest... Odpowiedź A. Mamutowiec olbrzymi. Inaczej sekwoja olbrzymia. Sekwoje to największe drzewa na świecie. Osiągają około 100 metrów wysokości. To tyle, co nasza katedra na Ostrowie Tumskim. Uwierzycie, że mogą być aż tak wysokie? Pytałam was o mak polny. O te nasionka. Jak długo mogą one kiełkować? Czy znacie odpowiedź? Ja znam. Odpowiedzią jest C. Wiecie, że takie nasionka naprawdę ponad 30 lat są zdolne do kiełkowania. Kiełkują w niskich temperaturach, przez to zimują w glebie i nie ma problemu, żeby były długowieczne. Pamiętacie pytanie trzecie? Jak wysoka jest trawa? Wiecie? Bo ja znam już odpowiedź. Odpowiedzią jest C. To niesamowite, ale największe trawy to bambusy Dendrocalamus, który należy do rodziny traw. Występują w południowo-wschodniej Azji i osiągają prawie 40 metrów wysokości. Przecież w takiej trawie i wy poczujecie się jak mały krasnal. Następne pytanie.
Czy słonecznik daje miód? Oczywiście, że tak. Słonecznik to roślina miododajna. Ciekawostką jest, że z jednego hektara można zebrać nawet 50 kg miodu. Nie jest tak znany u nas jak lipowy czy wielokwiatowy, ale gwarantuję Wam, jest bardzo dobry. Zapytałam Was o wymyśloną nazwę pnącza. Oczywiście, że była to wspinajka krasnalowa. No jakby inaczej. A czy Wy macie jakąś wymyśloną nazwę swoich roślinek? Jeśli nie, to koniecznie to zróbcie i znajdźcie w ogrodzie, na balkonie lub przed blokiem jakąś roślinę, którą nazwiecie swoją nazwą. Pytałam Was również o najstarszy gatunek drzewa. I jaką mieliście odpowiedź? Oczywiście B. Miłożąb. Jest to najstarszy żyjący dziś gatunek drzewa. Na naszej planecie rosły już na długo przed erą dinozaurów, czyli milion lat temu. Przetrwały pomimo wielkich zmian klimatycznych, ruchów kontynentów i innych czynników, które zmiotły dinozaury. Jedynym współczesnym gatunkiem jest miłożąb dwuklapowy, uznawany za żywą skamieniałość. Uff, wiem, że było trudno, ale na pewno poradziliście sobie ze wszystkimi odpowiedziami. No więc ja mogę Wam dać pewną wskazówkę. Pamiętacie, jak co chwilę powtarzam, że człowiekowi, krasnalkowi do życia potrzebne są biblioteki i ogrody. No i ja to tak często powtarzałam, że chyba mi się spełniło. No i ja mam ogród, a krasnal bibliofil ma bibliotekę. No i to prawda, co o nas mówią. Jesteśmy razem. A to jest bardzo ważne do wskazówki. Dlatego, że ten dzień, co to się stało, o 20.05, to my byliśmy w restauracji. Truskawka albo poziomka się nazywała? Musicie zapytać bibliofila, on Wam wszystko potwierdzi. No i wyszliśmy z tej restauracji jakoś 8:30 i na ulicy Świdnickiej wpadł na nas krasnal architekt. Tak mocno krzyczał, że ja się wystraszyła. Bibliofil próbował go uspokoić, ale nie dało się, był w takim szoku, więc szybko zawołałam gołębia, żeby sprowadził krasnala detektywa. A właśnie, parę dni temu znalazłam w norce taką kopertę, a w środku jakiś kawałek mapy. Oj, chyba powinnam zanieść to detektywowi. To ja lecę, trzymajcie się krasnalkowo!